Witam wszystkich bardzo serdecznie. New Austin Stagecoach, podcast polski Red Dead Online. Jedyny aktualnie trwający podcast na temat Red Dead Redemption 2. Jedyny na temat Red Dead Online w ogóle. Jedyny polski podcast na temat naszej ulubionej gry. Witam wszystkich kowboi i kowbojki w 10. odcinku podcastu. 10. Całkiem ładny numerek. Dobry numerek, przyjemny numerek, jest to taki okrągły numerek, czyli jesteśmy razem już od 10 tygodni, ponad 2 miesiące, co tydzień New Austin Stagecoach Podcast. W tym tygodniu jesteśmy później, nie w sobotę, tylko w niedzielę, z przyczyn technicznych. Czasem tak niestety bywa, ale jesteśmy. Natomiast jest to bardzo, bardzo, jest to tydzień pełny dobrych informacji dla Red Dead Online. Tydzień po kolei. We wtorek standardowo Rockstar zrzucił nam mały content update, czyli odblokował nam troszeczkę contentu, tak zwany drip feeding, po kropelce tego, co nam dał w dużym patchu. I co nam w tym tygodniu blokował? W tym tygodniu Rockstar odblokował nam specjalny tryb gry w wydarzenia swobodne, to jest Fisherman Challenge i w polskiej wersji językowej ten magiczny tryb w grze swobodnej nazywa się rybobranie. Tak jest, teraz nasi wędkarze mają w końcu co robić, mają w końcu z czego się cieszyć, mają z czego korzystać w trybie swobodnym. Niestety mnie osobiście tego trybu nie udało się przetestować, ale udało mi się zobaczyć, jak on wygląda. Znalazłem kilka osób, którym udało się ten tryb trafić. No, jeżeli ktoś lubi wędkować, jest to fajny tryb, 32 osoby spotykają się na mapie, biegną nad jeziorko, zajmują spot i łowią i jeszcze raz łowią. Kto złowi łącznie największą wagę rybek, ten wygrywa i w zależności od wagi są zmieszczone nasze miejsca. No, za top spot jest troszeczkę ponad 1000 XP i ponad $60. Dodatkowo jest tam 12 złota, także jest to dobry zarobek dla tych, którzy lubią wędkować. Ma on swój minus ze skillem. Tak nie do końca, on ma wiele wspólnego, bo jeżeli ktoś umie opanować łowić ryby, tam nie ma jakiejś pewnej filozofii, tam generalnie czynnik losowy ma wpływ na to, jak dużo złowimy i czy złowimy. Także mamy rybki i dodatkowo Rockstar standardowo zrzucił nam troszeczkę ubrań i wydawałoby się, to by było na tyle w tym tygodniu. Jednak nie, niespodzianka, Rockstar dorzucił patcha o wielkości 1,2 giga, który zmienił title update gry na 1,07. I co ten olbrzymi patch robi? Otóż ten olbrzymi patch zrobił w grze tylko jedną rzecz. Naprawił, poprawił matchmaking gorączki spów. I tylko i wyłącznie gorączki spów standardowej i gorączki spów drużynowej. Nie mają żadnego wpływu na małe konfrontacje, na duże konfrontacje, ani na łupy wojenne. Co to oznacza? Witam wszystkich na żywo, witam celulowego i pozdrawiamy. Co oznacza? To oznacza, że olbrzymi patch 1,2 giga, który został dodany do Red Dead Online, to patch, który naprawia tylko i wyłącznie tryb gry Battle Royale, czyli gorączkę spów. Logiczne jest też w takim razie dzięki temu, co na czym Rockstarowi najbardziej zależy, żeby to w pełni sprawnie i płynnie działało. Oprócz tego Rockstar dorzucił nam troszkę prezentów, dorzucił nam itemki, które tam w ciągu tygodnia gdzieś tam otrzymujemy od Rockstara do naszej skrzyneczki. Dorzucił nam przynęty ze świerszczy, proszę bardzo, 5 sztuk. Cóż ten Rockstar nam tu jeszcze dorzucił? Dorzucił nam przynętę bagienną, dorzucił nam tutaj jeszcze więcej przynętę rzeczną i dorzucił nam jeszcze przynętę jeziorną. Otóż otrzymaliśmy w tym tygodniu od Rockstara przynęty. Także no skoro łowimy w trybie swobodnym, no to i żebyśmy mogli sobie podtrzymać, Rockstar dorzucił nam za free przynęty. Nie musimy wydać ani grosza, otrzymaliśmy je do naszej skrzyneczki, mogliśmy dać na poczcie lub w obozie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o generalnie taki update, które tu są. Natomiast dzięki temu, że nie mogliśmy, że próbowaliśmy trafić ten nowe rybobranie, bo tak to się po polsku nazywa, czyli Fishing Challenge, z pomocą chłopaków tutaj, przede wszystkim Kiwiego, udało nam się ustalić, że te wydarzenia w grze swobodnej, po pierwsze, pojawiają się absolutnie losowo i możemy porządnie trafić na przykład 3 razy kuriera,
Po drugie, udało nam się ustalić, że serwer takie wydarzenie kreuje równo co 45 minut. Taki zestaw dokładnych godzin, o których pojawiają się wydarzenia, wrzucimy na naszą stronę Stipiela. Natomiast 145 minut losowo serwer kreuje jakieś wydarzenie swobodne i tam możemy trafić wszystko, bo możemy tam trafić i wyzwanie bądź krótka, wyzwanie bądź długa, łucznictwo, wyzwanie łuki. Możemy trafić tam złotogłupców, możemy tam trafić, to jest znaleźć typu notabene endgame'owy typowo, możemy tam trafić kuriera, możemy natrafić naszą magiczną torbę, czyli poprawione woreczki, możemy tam trafić króla zamku, no i możemy dodatkowo zanowić rybki. Także tych typów jest bardzo, bardzo dużo, natomiast pojawiają się one tylko raz na 40 minut, w dodatku absolutnie losowo. Nie mamy żadnego wpływu na to, jaki ten tryb będzie, do jakiego byśmy chcieli łączyć, nie ma żadnego klikowania, po prostu potrafią się losowo. No, no i to myślę, byłoby niby tak, nie ma tu jakiegoś takiego szału, mamy te tryby, Rockstar da nam prezenty, mamy tego patcha, który naprawił gorączkę splów, naprawdę naprawił, może wydłużył czasy ładowania, ale to nie wszystko. Rockstar zrobił jeszcze jedną rzecz. Rockstar dokładnie opisał, kiedy otrzymamy jaki content w tych małych dropach wtorkowych i nakreślił ścieżkę rozwoju gry, poinformował o tym, jaki będzie olbrzymi, duży content patch kolejny. Oczywiście wiadomo, ten content patch będzie zawierał wszystko i ponownie co tydzień coś z tego content patcha będziemy zawierać. Także ponieważ w tym tygodniu otrzymaliśmy rybki, wiemy, że pozostało jeszcze dwa i widzicie się z nimi działa, także dwa dni do kolejnego dropu, kolejne dwa tygodnie jeszcze dropów i potem kolejny duży patch. Czyli trzy tygodnie i dwa dni do kolejnego dużego patcha i jeśli nic się wydarzy, do kolejnego patcha, który będzie nam serwował content. Także w najbliższym tygodniu otrzymamy od Rockstara we wtoreczek, teraz już za dwa dni, otrzymamy od Rockstara krótko i na temat wyścigi konne. I te wyścigi konne otrzymamy na PlayStation 4 w dwóch wersjach. Otrzymamy wyścigi konne standardowe i wytrzymamy wyścigi konne otwarte, ekskluzywne dla PS4. Tak to dokładnie wygląda. To są tak zwane wyścigi ze strzelaniem do celu, czyli musimy przejechać jakiś tam odcinek i po drodze musimy ustrzelić cele, które będą dawały punkty. Kto w tym czasie po drodze ustrzeli te cele jak najszybciej dojedzie, wygrywa mecz. Dodatkowo na PS4 w tych trybach będzie uwzględnione tak zwane otwarte wyścigi z celami, z tymi strzelaniem do celi. Czyli tak jak coś te ogniska takie randomowe, że nie będziemy po zamkniętej trasie jechać, tylko po otwartej, będziemy strzelić od celu do celu. Kto pierwszy wszystko ustrzeli i dojdzie na metę, ten wygrywa. 2 kwietnia, tuż po premierze Please, otrzymamy kolejny tryb konfrontacji. Będzie to Up in Smoke. Ciężko powiedzieć, co Rockstar ma na myśli, serwując ten tryb. 9 kwietnia otrzymamy kolejny tryb konfrontacji, będzie to Plunder. No i 16 kwietnia otrzymamy duży, duży, olbrzymi kolejny patch. Oprócz tego Rockstar obiecał, że co tydzień będziemy otrzymać jakieś bonusy XP, będą w grze. I o ile w zeszłym tygodniu mieliśmy bonusy do konfrontacji, o tyle w tym tygodniu otrzymaliśmy 30% bonusa do XP za każde ubite zwierzątko. Także ci, co polują, mogą sobie podbić level, mogą sobie postrzelać zwierzątek i otrzymać całkiem przyjemne XP w totalu. Nie jest to jakiś szał, natomiast na pewno jest to coś, co tym graczom, którzy zajmują się głównie polowaniem lub unikają strzelania, są słabsi, na pewno taki bonusik im pomoże. Ale to nie wszystko. Co jeszcze zrobił Rockstar? Rockstar opublikował na swojej stronie tak zwaną mapę, drogę, którą obrali i jakie mają plany na najbliższy system, na najbliższy czas. Przede wszystkim, co poinformowali, o czym pracują, nad czym pracują i co będzie w tym patchu? Pracują nad Hostility System. A cóż takiego jest? Otóż gracze wciąż cały czas skarżą się na tak zwanych gliferów. Ci gliferzy to zmora tego typu otwartych światów, gdzie PvP jest otwarte. No ci gracze tutaj się skarżą. System bounty, który wprowadził Rockstar, nie był idealny. Miał sporo swoich wad, w związku z czym Rockstar ten system na bazie tego, co gracze sugerują, usprawnia. Dodaje go właśnie z nowym patchem. I jak ten nowy system będzie wyglądał? Przede wszystkim ten system działa tylko w Ethereumie.
I to tylko w takim wolnym filmie, jak teraz jesteśmy. Na przykład, jak ja sobie siedzę w obozie, sobie siedzę w mapie. Tylko w tym trybie Rockstar hosty system prowadza. Natomiast ten system nie ma wpływu na konfrontację, nie ma wpływu na misje, które tu robimy w trakcie gry, nie ma wpływu na nic, co jest zorganizowane. Jedyne, na co ma wpływ, to na tą taką jazdę pomiędzy, poruszanie się pomiędzy tym polowaniem, takie bez żadnych misji, bez niczego, jakieś tam sobie zbieranie ziółek. Tylko w tym momencie działa hosty system. I jak on działa? Otóż, gdy jakikolwiek gracz nas zaatakuje, do tej pory było tak, że jak gracz nas atakował, automatycznie obaj byliśmy celami i jak zabijaliśmy go, nie dość, że rosła nam nagroda na naszą głowę, to jeszcze pojawialiśmy się jako ci źli gracze, agresywni. Natomiast hosty system spowoduje, że w momencie, gdy ktoś nas zrani, to ta osoba automatycznie będzie jako wróg dla wszystkich innych na mapie i za atakowanie takiej postaci nie wzrośnie nam nagroda, nie wzrośnie nam ta czerwona kropka, nie będziemy tymi jako agresywnymi graczami. Także będziemy mogli się obronić spokojnie, mając czas się obronić, bez żadnego problemu, bez tego, że będziemy na naszą głowę mieli czerwoną karę, za którą będziemy musieli później zapłacić i będą nas ścigać łowcyków. Ten hosting system jest bardzo, bardzo fajny, ponieważ on się nie będzie kumulował za zabijanie, nie będzie rósł nasz ten problem z zabijaniem graczy, którzy są właśnie tak oznaczeni. Czyli jeżeli ktoś kogoś zaatakował, zgryfował i my na przykład teraz na mapie chcieliśmy pojechać i go zaatakować, bo jest gryferem, no to tak, po pierwsze nie było wiadomo, kto jest tym gryferem, no bo obaj gracze, czy kilku, wszyscy gracze uczestniczący w starciu byli oznaczeni jako wrogowie, teraz tylko ten, który zaatakował jako pierwszy, który był agresywny, będzie oznaczony, i w żadnym wypadku nie poniesiemy żadnych konsekwencji za zaatakowanie tego gracza. Czyli ktoś kogoś zaatakował, nawet jeżeli wygrał i potem się oddalił, to my go widzimy na mapie jako czerwonego, jak go widzimy po drodze, ubijamy go, dostajemy czysty exp, zero konsekwencji, żadnych nagród, żadnych problemów. Tak to będzie działać. Ponadto, ponieważ gracze cały czas proszą, płaczą, że oni chcą ten pasywny system, Rockstar robi specjalny update i wprowadza tak zwane dwa tryby wersji gry. Jest to offensive i defensive playing style, czyli styl gry ofensywny i defensywny. Typ styl gry ofensywny to jest styl, który mam obecnie, który teraz działa. Natomiast dodatkowo do tego trybu dojdzie tryb defensywny. Jak on będzie wyglądał? Przede wszystkim w trybie defensywnym, jeżeli ktoś będzie w trybie defensywnym, no to oznacza siebie jako takiego gracza, który nie szuka zwad, nie chce w żaden sposób tam grać wspólnie z innymi graczami. W związku z czym gracze, którzy są w trybie ofensywnym, nie będą mogli skorzystać z autoloka, by takiego gracza w trybie defensywnym namierzyć. Będą mogli wciąż używać free aimu jak najbardziej, natomiast nie będą mogli używać autoloka. Co więcej, jeśli taki gracz zaatakuje, gracz ofensywny zaatakuje gracza defensywnego, nie tylko jego hostility, czyli ta wrogość gracza wzrośnie i zostanie na niego nagroda, co więcej, na przykład strzelając mu w głowę, nie będzie w stanie go zabić, ponieważ hostility system nałoży tak jakby bonus defensywny do tej postaci, nie będzie można jej zadać żadnych ciosów krytycznych, nie będzie można jej jednym strzałem zabić, usprawnieniem, żeby ta osoba mogła się oddalić lub to po prostu oddać tej osobie, czyli pokonać tego gracza, który go zaatakował, bez najmniejszego problemu. Co więcej, wciąż oznaczam, mając przewagę, czyli mając ten defense, no i nie mogąc być zautolokowany. Natomiast mogąc samemu autolokować przeciwnika, oczywiście potem się wzięła Steepery Bastard, bo to inna całkiem para koszy, ale będą mogli zaatakować tego przeciwnika i bez żadnych konsekwencji. Natomiast jeżeli taki gracz defensywny, będący w tym typie defensywnym, jako pierwszy zaatakuje przeciwnika, no, w tym momencie hosty system potraktuje go jako bardzo, bardzo złą osobę, ponieważ wykorzystał tryb defensywny do tego, żeby komuś zrobić krzywdę i w olbrzymi sposób zwiększy nagrodę na jego głowę, narzuci, pokaże go jako takiego gracza wrogiego dla wszystkich i wyłączy mu ten defensywny system. Co więcej, ci gracze, którzy wybiorą grę w trybie defensywnym, na przykład nie będą mogli używać lasa. Ponieważ jest to taki znany gryferski, taki bandycki tutaj sposób, to gracz, który jest w trybie defensywnym, nie będzie mógł złapać innego gracza na lasso. Także to jest bardzo, bardzo istotne, co Rockstar wprowadza. Na pewno powinno to już na chwilę obecną całkowicie wyeliminować jakikolwiek gryfing z gry. On już jest bardzo mały, a teraz powinno wyeliminować go całkowicie. Ale to nie koniec. To jest taki główny system, który będzie pod tym patchem i on wpadnie do nas z tego puch od 6, to będzie działać i będziemy znać, jak to działa. Natomiast oprócz tego standardowo Rockstar będzie co tydzień we wtoreczek dorzucać tam jakiś drobny content. No i co w tym kontencie będzie? Po pierwsze
w końcu otrzymamy nowe misje story, czyli Land of Opportunities, nowe historyczne misje, które będziemy wykonywać dla Jessica Leclerc, która będzie poszukiwać zemsty na gangu, który zabił jej męża. Także nowe story misje. Te story misje są duże, są naprawdę fajne, dobrze zorganizowane, one są konkretne. Jest bardzo, bardzo, bardzo wiele w tych misjach do zrobienia. One są trwają całkiem sporo czasu, są naprawdę dobrze oskryptowane i tych misji z fabułą będziemy mieli więcej. To nie wszystko. Rockstar oprócz tego zdecydowało się, czyli możemy wnioskować, domniemać, że ponieważ Rockstar powiedział, że otrzymamy nowe misje Free Roam, czyli nowe misje od tych Strangerów, które mamy na mapkę. Na mapkach będzie tych misji więcej różnych rodzajów i tych Strangerów, tych obcych, będzie też więcej. W związku z czym domniemamy, że Rockstar znalazł jakiś tam myk, gdzie jest problem z tymi misjami i naprawi to, co tam nie gra. Także taki prezent od Rockstara będzie, jest znowu ciekawy, będzie zrobić. To jeszcze nie koniec. Wprowadzą w końcu tak zwane eventy, czyli wydarzenia dynamiczne. I w tych dynamicznych wydarzeniach będą zasadzki, będzie ratowanie jakichś ludzi i będzie obrona ludków przed atakami na świecie. Na przykład będą takie sytuacje, jak były w singlu, że przejeżdżamy, ktoś jest atakowany, może mu pomóc. Nie? Będą takie sytuacje, że przejeżdżamy, będzie jakaś taka konkretna zasadzka, wpadliśmy, trzeba będzie się bronić. Będą takie sytuacje, gdzie kogoś będą porywali i my będziemy mogli go uratować na przykład, czy będą go chcieli na przykład pod pociąg dać i będziemy mówić, tego typu akcje będą prowadzone. Dalej, to wciąż nie wszystko. Rockstar powiedział, że usprawnił swój kreator postaci. Czyli będziemy mieli więcej opcji, jakich tego nie wiemy, ponieważ to okaże się z patchem. Ciekawe, czy dzięki temu będziemy mogli na przykład raz sobie za darmo, bez stracenia postaci, od nowa postać skreować, nie tracąc naszej głównej postaci. To jest bardzo ciekawe, ponieważ wiemy, że ten kreator, czy będziemy mogli przekreować postać w trakcie, nie wiem, idąc do goli brody, czy coś w tym stylu, być może coś tutaj w tym jest i być może taki myk uzyskamy. To daj nie koniec. Gracze skarżyli się, że Rockstar poprzez wyzwania dzienne, które wprowadził, notabene szału nie robią, ale są, zawsze to jakieś zajęcie. Zawsze coś innego. Gracze sugerowali, że Rockstar wprowadził taki nacisk na graczy, żeby to właśnie gracze ekipowali, ponieważ w tych wyzwaniach musimy zabijać innych graczy. I tak jest faktycznie, jak najbardziej. Jeżeli wejdziemy sobie w wyzwania dnia, nawet dzisiaj, gracze zabici z broni palnej 0 na 10. Czyli musimy zabić 10 graczy z broni palnej, ale to nie wszystko. Musimy zabić dwóch graczy na raz jedną eksplozją. Liczba podwójnych zabójstw graczy eksplozją. No i wiadomo, to na wielu graczach, którzy biegają sami lub w takich niemiłych bandach, powoduje, że będą usiłowali oni dokonać tego w Ethereumie, czyli grifować innych graczy, atakować innych graczy, którzy są zajęci swoją robotą. W związku z czym Rockstar powiedział, że przemodelują wyzwania dnia, tak aby wszystkie tego typu zabójstwa, czyli gracze zabijają niepalne i zabili, zaliczały się tylko i wyłącznie, gdy są one wykonywane w zorganizowanej grze, czyli w konfrontacjach, łupach wojennych, gorące spluw, misjach, bo Free Roam misje też jest tym zorganizowany, walkach band. To właśnie w tych miejscach tylko i wyłącznie będzie można te zaliczyć. Także mam nadzieję, że to też jest kolejny bardzo, bardzo dobry bonusik dla tych, że nie będziemy mogli się skarżyć w końcu, że o, znowu griffing, zupie z griffingiem. Także mam nadzieję, że wyeliminuje to już kompletnie tych płaczków odnośnie griffingu. Co więcej, co wspominałem już dawno temu, jeszcze na samym początku pierwszego podcastu, jeszcze z podcastami na Twitchu to wspominałem, że wkrótce otrzymamy nową broń i będzie to Lemat Revolver. Ja nawet pokazywałem, jak ten Lemat Revolver się prezentuje u nas w Red Dead. Także jest to dodatkowa nowa broń. Jest to rewolwer. Jak dokładnie ten rewolwer będzie działał, tego nie wiem. Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Wiemy, że oryginalny rewolwer Lemat to rewolwer, który miał bębenek 9-pociskowy i 10 kulę posiadał dodatkowo w specjalnej drugiej lufie, tak jakby. Także 10 pocisków przed przeładowaniem. Tyle można było wystrzelić z Lemata. Był to dość długi rewolwer z długą lufą. Ciężki,
No i był to taki zaawansowany rewolwer, którego używali zamożni ludzie lub, no wiadomo, bandyci, którzy gdzieś tam go sobie ukradli. Także ten Lemat rewolwer słynny. Najlepszy rewolwer to był w Red Dead Redemption 1. To był najlepszy rewolwer dostępny w grze i naprawdę się spisywał. Natomiast rewolwery, w ogóle broń w Red Dead Redemption 2, ta broń wygląda i działa inaczej. Wygląda, wiadomo, dużo lepiej, natomiast działa zupełnie inaczej. Ta broń ma swoje konkretne statystyki i różni się bardzo mocno od tego, jak ta broń funkcjonowała w standardowym Red Dead Redemption. Także ona jest zbalansowana. Ciekawy w takim momencie, jak Rockstar zamierza ten Lemat rewolwer zbalansować. Ale trzeba przyznać, że póki co odwala naprawdę kawał świetnej roboty. Także ostatnią taką rzecz, o której wspomina Rockstar, z takich typowych rzeczy, których wiemy dokładnie, że będzie, to właśnie jest ten Lemat rewolwer. Nic więcej konkretnego Rockstar na temat pasa nie mówi. Wspomina tylko, że chciałby, żeby rozgrywka była jeszcze bardziej imersywna i że chciałby, żeby gracze poczuli jeszcze większą więź między swoją postacią i swoim koniem i sposobem gry, jaki wybrali w Ameryce, w świecie Ameryki Dzikiego Zachodu, który Rockstar skreował. Także same dobre wieści, póki co nie można narzekać. Dosłownie można się tylko i wyłącznie cieszyć z tego, co Rockstar proponuje, z tego, co już mamy, co będziemy mieli. Ja ostatnie dwa dni byłem bardzo zajęty, nie byłem w stanie do gry nawet się zalogować, natomiast jestem mega szczęśliwy, że ponownie mogłem tego dokonać. Strasznie się cieszę, nie mogłem się doczekać, by znów w Red Dead Online zawitać. No i na sam koniec, zanim jeszcze zamknę ten podcast, bo wiadomo, tam jeżeli ktokolwiek by chciał, to może sobie zobaczyć u nas na podcaście lub zerknąć sobie samemu. Tak wygląda Lemat Revolver od Didi Pakenbusha. Tak wygląda ten model w Red Dead Redemption 2 i taki model The World Famous Didi Pakenbush Lemat Revolver for Professional Shooters. Safe, quick, accurate. Tak dokładnie mówi tutaj informacja na temat Lemat Revolver, który pojawi się z patchem niekoniecznie pierwszego dnia, bo wiem, jak jest z Rockstarem, oni po kropelce, po troszeczku, tak wygląda Lemat Revolver, także można sobie wejść tutaj na wideo i zobaczyć, jak wygląda Lemat Revolver samemu, bądź zalogować się do gry, udać się do Blackwater i w Blackwater u szeryfa po prawej stronie w rogu na ścianie wisi plakat z Lemat Revolverem Didi Pakenbush Lemat Revolver, także w końcu możemy sobie tutaj zobaczyć, jak on dokładnie wygląda i co tutaj Rockstar dla nas szykuje. Takich smaczków, co więcej będzie w grze, jest w Red Dead dużo więcej. Także to my widzieliśmy od dawna, znaleźliśmy ten plakacik. Wiedzieliśmy, że był w Red Dead Online 1, Red Dead Online 1. Wiemy, że będzie w Red Dead Online na pewno. Wiemy, że Rockstar odwala kawał dobrej roboty, nie możemy narzekać. No wciąż teraz jak ryby po deszczu dyskutują informacje na temat właśnie drogi, jaką Europa, czy wszyscy chwalą, jest brawo Rockstar, w końcu słucha graczy i tak dalej. Także tych filmów jest coraz więcej, ludzie zaczynają troszkę do tej gry wracać, zaczynają ci, którzy tam odeszli, bo narzekali, że nie było żadnych informacji, tak zaczynają wracać. No i jest godzina, dla tych, co są, jest godzina 11.15 u mnie tutaj w Anglii, czasu londyńskiego. Mamy, tak jak mówiłem, to 45 minut. Mamy wydarzenie swobodne. W tej chwili pojawiło się to głupców. Za kolejne 45 minut, czyli o 12 mojego czasu, a czasu polskiego o godzinie 13, pojawi się kolejne wydarzenie swobodne. Co 45 minut mamy szansę wybrać jakieś wydarzenie swobodne, w którym będziemy mogli wziąć udział. Dokładnie co 45 minut serwer tworzy takie wydarzenie i jest one dopiero osobowo, także możemy trafić tych wydarzeń takich samych kilka pod rząd. Nie mamy na to żadnego wpływu, co serwer nam podrzuci. Ale jeśli wydarzenie, które się nie podoba, to nie jest takie, to wiemy, że za 45 minut będzie kolejne, możemy sobie coś tam robić i w okolicznego razu, gdzie ma to się wydarzenie pojawić, przestajemy, wchodzimy sobie tam, nie wiem, pozbierać szynki, czy pokrążyć po free roamie te parę minutek, puch, przychodzi wydarzenie, chcemy, jest to, które nas interesuje, wchodzimy, gramy, walczymy. Także rozgryźliśmy system wydarzeń swobodnych,
wiemy, jak działają i takich filmów na YouTube jeszcze nie znajdziecie. Nie ma informacji o tym, na jakie zasady działają zasady swobodne. Te informacje pierwsze są tutaj od nas. Dzięki współpracy z Kiwim udało się to ustalić, że wydarzenia są losowe i że pojawiają się zawsze równo co 45 minut z zegarkiem w ręku. Puk! Serwer tworzy wydarzenie. Także nikt tego poza nami jeszcze nie opublikował, wiecie to jako pierwsi, macie okazję wykorzystać przewagę swojej wiedzy i dorwać takie wydarzenie, które Was interesuje. Takich myków my tutaj znajdujemy bardzo dużo, bugów różnych i działania. Ja w dalszym ciągu mam zamiar teraz testować rewolwery krótkie bronie, żeby móc jak najlepiej porównać na przychodzący za jakiś czas rewolwer LMAT wraz w stosunku do innych broni, także tak tego będziemy. My możecie spodziewać się podsumowań testów rewolwerów w najbliższym czasie tutaj. Także jeżeli chodzi o w tym tygodniu New Austin Stagecoach Podcast, nie będziemy go przedłużać, jest co robić. W pełni funkcjonuje, super sprawnie działa gorączka z pyłów i gorączka z pyłów drużynowa. Są dość tłoczne, fajnie działające łupy wojenne. Troszkę gorzej działają w tej chwili pozostałe konfrontacje ze względu na to, że większość graczy siedzi w tej gorączce, bo tam jest farma dolarów, farma expa, farma złota. Siedzą ludzie w łupach wojennych, ponieważ to kompetytywny tryb, trudny i jest to farma złota najlepsza w grze. No to dlatego troszkę mniej ludzie siedzą w konfrontacjach. Co więcej, z konfrontacji Rockstar, o czym nie powiedział w żadnym patchu, i z małej, i z dużej, usunął, to też ważna informacja, usunął tryb tak zwany strzelanina. Do tej pory był taki tryb strzelanina i był to tryb drużynowy, gdzie na przykład w dużej konfrontacji na stacji kolejowej było starcie 16 na 16 graczy w trybie strzelanina, czyli każdy używał swojej broni i po prostu który team zdobył więcej killi wygrywał. Takich trybów strzelanina na małej konfrontacji było kilka, między innymi był taki tryb na mapie, gdzie toczyła się bitwa północ-południe w tej grze, po bojowisku po tej bitwie. Tam również, tylko tam te drużyny były cztery drużyny czteroosobowe, każdy używał swojej broni, by zdobyć jak najwięcej killi w drużynie. I te tryby, ten tryb strzelanina został i z dużej, i z małej konfrontacji kompletnie usunięty, czyli straciliśmy jeden z trybów. No i w związku z tym, rozumiem, te mapy, które tryby używały na przykład, bo ta mapa w Saint-Denis, w Statek Jasmonii, nie pojawia się w żadnym innym trybie. To jedyny tryb, jaki to był, to była na przykład ta mapa. Bo na szczęście ta mapa, którą straciliśmy, jedną z tych dwóch map, którą straciliśmy w małej konfrontacji, no to na szczęście ta mapa jest też w tak zwanym capture, w tak zwanym dominacji, gdzie musimy zdobywać pola i za to pola mamy przyjmować punkty i tylko tam używamy wtedy własnej broni. Myślę, że z takich info, z takich ciekawostek, które znaliśmy, podałem wszystko. Omówiłem króciutko patch, także wiemy, czego się spodziewać, wiemy, co się robić. Zapraszam także wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w jakichś tekstach, wspólnie coś pobawić się, porobić, poćwiczyć. Nie będę informował tu o buildach, ponieważ nie było żadnego zmiany, żadnego balansu, jeżeli chodzi o buildy. Także podtrzymujemy to, o czym mówiliśmy ówcześnie. Nic nie zmieniło. Dedaj działa tak, jak działał. Także tak wygląda w chwili obecnej nasz Red Dead Online. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Ja!